Oto asasyn. Asasyn idzie dramatycznie w stronę kamery, żeby odsłonić nam swoje oblicze. Czekaj, czekaj. Stop. Ty chyba z aktualną modą nie jesteś szczególnie obyty, co? To znaczy, ja mam tą bluzę i mi ona pasuje. Jest całkiem spoko. Dobra, dobra, przesuń się. Ja ci pokażę, jak powinien prawdziwy asasyn wyglądać. Oto asasyn. Asasyn różni się od poprzedniego tym, że ma kaptur z daszkiem. O co cię tak śmieszy? Serio? Serio? Kaptur z daszkiem? Serio? Ty tak na poważnie? No serio, to teraz jest w modzie. Dobra, dobra. Już uspokajam się. No to może skoro kaptur między nami nic nie rozstrzygnie, to chodź zrobimy skok wiary. Co ty na to? Okej, dobra. Oj, to musiało boleć. No i co, teraz ten kaptur nie taki fajny. Na szczęście w najnowszej grze Ubisoftu asasyn nie ma kaptura z daszkiem, więc nie powinien mieć problemu z trafianiem przy skoku wiary. Chociaż w praktyce różnie to bywa. Jednak czy trafi on w gusta graczy i uda mu się skraść nasze serca? Cześć! Tu Mich22 i Zea oto recenzja gry Assassin's Creed Origins w wersji PC. Gra wyszła także na PS4 oraz Xboxa One. Z Assassinem nie miałem dotychczas szczególnie dużej styczności. Dawno, dawno temu kiedyś chwilę pograłem sobie w 2K i 4K i ograłem też Liberation na Vita, czego zresztą recenzja jest tam gdzieś w czeluściach kanału kiedyś się pojawiła. I mimo tego zdecydowałem się kupić nową odsłonę serii, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, zbierała całkiem dobre oceny, a po drugie, fragment, który udało mi się ograć na WGW, okazał się całkiem przyjemny. A że w tym miesiącu zastanawiałem się nad wyborem między Need for Speedem, Sonic Forces, a właśnie Assassinem, to wydaje mi się, że dobrze wybrałem. Ale zacznijmy od początku. Bohaterem nowej odsłony serii o skrytobójcach jest Bajek, a ponieważ, jak podtytuł wskazuje, będziemy tutaj poznawać narodziny zakonu asasynów, nasz bohater tym asasynem dopiero się stanie, natomiast przez większość gry jest Medjayem, pomocnikiem, opiekunem Egiptu, oferującym pomocną dłoń mieszkańcom. I to był naprawdę sprytny zabieg scenarzystów, żeby takie zadania w stylu przynieś, zanieś, pozamiataj miały zdecydowanie więcej sensu. Zresztą to nie jedyny taki trik, bowiem twórcy w kwestiach fabularnych zainspirowali się trochę Wiedźminem i każde zadanie poboczne ma jakąś historyjkę, trochę dialogów i ogólnie jakiś kontekst. Czasami bywa to lepsze, czasem gorsze, ale ogólnie nadaje to sens tym wszystkim powtarzalnym zadaniom. Sensu za to kompletnie nie ma fabuła współczesna. Widać, że twórcy dają tutaj już to kompletnie na odczep się i w grze, która mi starczyła na około 30 godzin, a jeszcze sporo rzeczy na mapie nie odkryłem, ta część fabuły stanowi jakieś 20, a maksymalnie 30 minut i właściwie nic z tego nie wynika. Za to z głównej linii fabularnej wynika całkiem sporo, gdyż ta jest naprawdę dobra z kilku powodów. Jednym z głównych na pewno jest Bajek, charyzmatyczny i bardzo sympatyczny bohater. Alone against a fortified garrison? Are you crazy? Perhaps. I am Bayek of Siwa. Da, 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg!
który, jak to teraz jest w modzie, niesiony rządzą zemsty za śmierć swojego syna, będzie uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach i zacznie regularnie mordować wysoko postawionych złych, aż dotrze do tego, który faktycznie zabił jego syna. W międzyczasie jednak zadzieje się wiele innych rzeczy. Nastąpią liczne, całkiem wiarygodne spotkania z Ayą, ukochaną Bajeka. Spotkamy sporo postaci historycznych, w tym chociażby Kleopatrę. I will sleep with anyone as long as they agree to be executed in the morning. Czy Cezara? Oraz powalczymy z wielkim wunszem. What's wrong? Snake! Snake! Chociaż jeśli na tego typu fikcyjne elementy jakoś bardzo się nastawiacie, to możecie się trochę rozczarować, bo gra jednak w większości pozostaje całkiem realistyczna. Oczywiście jak na standardy gier od Ubi. A mówiąc już o tych standardach, to Origins, mimo roku od wydania poprzedniej części, wciąż jest typowym Ubisoftowym sandboxem. Oczywiście jest tutaj sporo ulepszeń, do których przejdę za chwilę, jednak ogólna struktura rozgrywki wciąż pozostaje taka sama, przynajmniej z tego co pamiętam z ogrywania innych Ubisandboxów dawno temu. Tak więc mamy całkiem spory, otwarty świat z nakićkanymi wszędzie znacznikami, chociaż nie ma tutaj tego tak dużo jak w Unity, wieże do synchronizacji, które jednak teraz nie odkrywają punktów na mapie, a służą jedynie za punkty fast travel, i wszędzie obozowiska bandytów. Te cholerne obozowiska bandytów, które mogą różnić się od siebie, ale jednak w większości ich infiltracja wygląda tak samo. Otóż dostajemy zadanie, gdzie na pewnym obszarze mamy jego cel. Podjeżdżamy do niego, orałem zaznaczamy ten cel i otaczających go strażników. I tak, to jest absurdalne, ale praktycznie wszystkie materiały o nowym AC o tym mówiły, więc ja już tutaj nie będę się rozwodzić. Skradamy się lub wchodzimy na Rambo, wyrzynamy lub skrytobójczymy strażników, bierzemy cel i czasem musimy jeszcze wynieść go z bazy, żeby misja nam się zaliczył. Niestety, o ile są tutaj co jakiś czas urozmaicenia i inne formy zabawy, od chociażby fragmenty, gdzie gramy Ayą na morzu, o tyle większość misji, zarówno fabulatnych, jak i pobocznych, opiera się właśnie na infiltracji obozów wrogów. Jednak mimo tego schematu i dziesiątek, jeśli nie setek zinfiltrowanych baz podczas tych 30 godzin gry, nawet ostatni przetrząśnięty obóz daje całkiem sporo radości z przekradania się między przeciwnikami. A to dzięki mechanikom, które zostały mocno ulepszone. O ile parkour został całkiem podobny, o tyle już skradanie czy walka zostały trochę rozbudowane. Z tym, że przy tym pierwszym tak naprawdę nie wiem jak bardzo, bo poprzednie asasyny miały na tyle łatwą walkę, że praktycznie się w nich nie skradałem. Ale tutaj jest to całkiem przyjemne. Można oczywiście kucać, aby ciżej chodzić, chować się w trawach, żeby przemykać między przeciwnikami. Są skrytobójstwa, strzałki usypiające oraz kilka innych zabawek, jednak ja korzystałem głównie z wymienionego tutaj zestawu. A że AI wrogów jest trochę bardziej wrażliwe, choć wciąż zdarza się, że zachowują się jak idioci. To skradanie to jest trochę wymagające i nietrudne o wykrycie. A gdy już gra nas wykryje, to naprawdę dobre jest to, że nigdy nie mamy z tego powodu automatycznej desynchronizacji. Zawsze możemy się próbować wybronić. I o ile w niektórych przypadkach, gdy przekradamy się między dużo mocniejszymi wrogami, może to nie wyjść i śmierć i tak nastąpi, ale jednak jak jest się zwinnym albo gra się w mniej wymagającą misję, można wielokrotnie uratować w ten sposób Bajekowi tyłek, wyrzynając w pień zastępy strażników. A ten element to chyba największa zmiana w porównaniu do ostatnich odsłon cyklu i faktycznie walka jest sporo lepsza w porównaniu do poprzedniczek. Ale jednak ten od nowa stworzony model doczekał się swojej porcji problemu. Tak więc jak wygląda walka? Otóż gdy przeciwnicy nas wykryją, Bajek wyciąga swój oręż i możemy atakować wrogów lekko i ciężko. Mamy szybkie uniki, kilka nabywanych z czasem specjalnych ataków, łuk do ściągania wrogów na dystans i tak dalej. Ten oręż można sobie zmieniać, ponieważ mamy tutaj ekwipunek oraz rozwój postaci, do którego za moment przejdę. W tym ekwipunku mamy różne rodzaje broni, które można zagospodarować do odpowiednich slotów.
i sprawia to, że walkę można pod siebie skustomizować. Wybrać, czy wolimy łuk wolny, ale zadający wiele obrażeń, szybki, wypuszczający szybko kilka strzał pod rząd, czy może coś a la shotgun z dużym rozrzutem. Czy wolimy sięgającą daleko włócznie, szybkie miecze, bądź też powolny, ale zadający dużo obrażeń topór. I daje to całkiem sporo swobody w kwestii podejścia do walki, jednak nasza inwencja może być czasami skutecznie niwelowana przez kilka upierdliwych technicznych aspektów. Otóż walka działa na bazie animacji i tego, czy oręż dotyka modelu przeciwnika. Jeśli tak, to cios został zadany. Jednak problem w tym, że trochę to oszukuje, bo niejednokrotnie wydawało mi się, że przeciwnik mnie nie trafi, a trafiał, podczas gdy czasami moje wyraźnie trafiające we wroga ataki nie były zaliczane. Biorąc jeszcze do tego pod uwagę, że wspomniane szybkie uniki są dość krótkie i nie dają nam w tym czasie nieśmiertelności, oraz czasami bywa tak, że zarówno nasz bohater, jak i wrogowie na czymś się zablokują, to może to trochę sfrustrować. Albo też czasami rozbawić. Drugim, mniej poważnym, lecz też trochę upierdliwym problemem jest kamera. Bowiem mamy tutaj możliwość zablokowania tejże kamery na przeciwniku, jednak to nie do końca działa tak, jak powinno. Bo gdy klikniemy przycisk, kamera blokuje się na najbliższym przeciwniku. Z tym, że w większości przypadków walczymy z grupą wrogów i w ciągu kilku sekund ten, na którym zablokowaliśmy kamerę, może się oddalić, podczas gdy inni podejdą i zaczną nas atakować, a kamera dalej przyklejona będzie do tego dalekiego wroga. Można się co prawda między wrogami przełączać, ale to z reguły nie przełącza nam na tego, którego mamy na myśli, działa dość ociężale, a do tego musimy zdjąć palec z przycisku uniku, co może mieć bolesne skutki. Natomiast tejże kamery blokować nie musimy i mamy wtedy większą swobodę, jednak tutaj też jest problem, bo kamera raczej sama się nie poprawia i też trzeba manualnie ją kierować, znowu zdejmując palec z przycisku uników. Więc i tak źle, i tak niedobrze. Zdecydowanie przydałaby się tutaj jakaś bardziej inteligentna kamera, która na przykład przestawiałaby przyklejenie kamery na tego wroga, którego w danym momencie atakujemy. Jednak mimo tych wszystkich problemów walka wciąż stanowi całkiem niezłą rozrywkę. Głównie dzięki responsywnym reakcjom bohatera na nasze komendy jest całkiem przyjemna, a może być też dość wymagająca, jeśli rzucimy się na wrogów o sporo wyższym levelu od naszego. Bowiem gra ma wprowadzone całkiem sporo mechanik z RPG-ów. Po pierwsze mamy wspomniane już levelowanie, które daje nam punkty rozwoju postaci oraz zwiększa naszą wytrzymałość i obrażenie. A żeby levelować, musimy zbierać punkty doświadczenia, które co prawda dostajemy za zabijanie wrogów, ale jednak większe ich ilości dostajemy za wykonywanie zadań pobocznych. Dlatego też, jeśli nie jesteśmy przekoksem, który pokonuje Ganona w ostatniej zaledwie po godzinie od odpalenia gry, musimy te zadania robić, żeby nasz level nadążał za wymaganiami stawianymi przez zadania fabularne i żebyśmy nie ginęli od jednego ciosu. Pozostaje na koniec rozprawić się z kwestią grafiki, która jest świetna. Pamiętacie, jak w materiale omawiającym demko Assassina na WGW mówiłem, że nie są to szczególnie moje klimaty? Otóż odwołuję to, bo o ile przed ograniem Assassina faktycznie nie było to coś, co by mnie szczególnie pasjonowało, o tyle zaprezentowanie Egiptu w tejże produkcji jest fantastyczne. Jasne, jest to otwarty, naprawdę duży świat, więc znajdą się czasem jakieś niedoróbki, ale jednak większość wykreowanych tu krajobrazów potrafi zaprzeć dech w piersi. Te chuje! O tym, jak śliczne są tutaj widoczki, niech świadczy fakt, że w żadnej wcześniejszej grze nie spędziłem tyle czasu w trybie fotograficznym, a łącznie nastukałem tutaj prawie 150 zdjęć. Niektóre z nich wrzuciłem zresztą na Facebooka. Zapraszam tam po galerię widoczków z Assassina. Niestety przez wygląd i rozmach gry, na moim sprzęcie mimo niezbyt wysokich ustawień graficznych, przez większość czasu nowa gra Ubi działała w okolicach 30 FPS-ów, a gdy było sporo ludziów na ekranie, spadało to nawet poniżej tej wartości. Choć w niektórych przypadkach było nawet 60. Ale gra nawet w 30 pozostawała całkiem responsywna.
I może nie udało mi się tego w tej radce aż tak dobrze oddać, ale nowy Assassin naprawdę bardzo mi się podobał. Mimo powtarzalnego szkieletu rozgrywki, mechaniki są tutaj naprawdę przyjemne, fabuła całkiem wciąga i całkiem szybko zleciało mi te 30 godzin z mojego życia w tej grze. Chociaż widzę, że przechodzenie tak dużych gier tak szybko odbija się u mnie trochę czkawką i jednak pod koniec ogrywania Assassina byłem już trochę tą grą zmęczony. Jednak naprawdę niezłe zakończenie pozostawiło mnie w tym stanie, który miewam po ukończeniu naprawdę dobrego filmu czy gry. I naprawdę się cieszę, że udało mi się ograć tę grę w okolicach premiery, bo dzięki temu miałem motywację, żeby brnąć w tą przygodę i nie odbić się po chwilce, jak miałem z wieloma innymi grami Ubi. Mogłem dzięki temu dostrzec, że jest to model, który do mnie po nowym Assassinie przemówił i teraz z jeszcze większym optymizmem czekam na Far Cry 5, dużo chętniej sięgnę chociażby po Watch Dogs 2, a kto wie, może też jakiegoś poprzedniego Assassina na dworze. Tymczasem to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy ogrywacie nowego Assassina oraz jak wam się podoba. A teraz na koniec jeszcze dla urozmaicenia macie suchara. Co mówi Bajek, gdy jest zmęczony? Nie mam siły. Na razie!